zmieniono, bo rozmawiałem między innymi wczoraj z panem Burzyńskim, jemu również protokół zmieniono. Nie, ale my nie rozpoznajemy sprawy pana Burzyńskiego. Nie, nie, ja tylko mówię, że w mojej sprawie wielokrotnie zmieniano protokół. I nie tylko w mojej sprawie, ale wielu innych pokrzywdzonych zmienia się protokół. I chcę jasno powiedzieć, że złożyłem 3 wnioski. Wniosek o nagrywanie, za co dziękuję, bo mamy właśnie obraz, właśnie pokażemy to w mediach. Pozostałe 2 to jest o przekazanie sprawy do Sądu Najwyższego i... I o powiadomienie prokuratora generalnego o rażących błędach przestępstwa. Reasumując, domagam się, żeby pani przewodnicząca przekazała ten wniosek do Sądu Najwyższego. Domagam się, aby przekazany został. Na ta sprawa do Sądu Najwyższego. Przekazana została przedmiotowa sprawa do Sądu Najwyższego. To jest moje zażalenie do rozpoznania. Do Sądu Najwyższego. Celem wyznaczenia innego sądu okręgowego spoza okręgu apelacji katowickiej. Innego sądu spoza apelacji. I ostatni wniosek, Wysoki Sądzie, bym prosił, żeby sąd również zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego, sędziów sądów powszechnych, żeby nie zamiatał pod dywan moich wniosków, które kieruje o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, bo na razie to ten pan sędzia, nie pamiętam jego nazwiska, rzecznik dyscyplinarny nadał bieg mojemu wnioskowi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko przeciwko sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podkreślam, że ten wniosek wysłałem 21 kwietnia 2012 roku. Jest on datowany na 1 kwietnia 2012 roku i do dnia dzisiejszego poważne i merytoryczne zarzuty przeciwko skorumpowanym sędziom nie zostały w żaden sposób rozpoznane przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Nie może być tak, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych w Polsce jest karykaturą tej instytucji, broni zwykłych przestępców, a całkowicie ma w nosie, jak to powiedział minister sprawiedliwości, tylko w innym kontekście, interes właśnie pokrzywdzony. Nie może człowiek, który broni korupcji, zakłamania, obłudy, być rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. Po to jest właśnie środowisko sędziowskie, żeby podjęło działania i usunęło tego człowieka po prostu z tej funkcji. Bo ja mam tutaj, wiem, że to nie ma związku, ale ma to związek właśnie działanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w mojej sprawie, który co miesiąc bierze ogromne pieniądze podatników, a który po prostu, Wysoki Sądzie, istotą tej sprawy jest to, że ja złożyłem wniosek, który jest w aktach sprawy. Ale sąd związany jest z granicami tutaj tego sądu. I bym prosił, Wysoki Sąd, jeżeli jest łamane prawo, to Wysoki Sąd ma moralny obowiązek, nie tylko prawny, ale moralny i etyczny obowiązek, żeby podjąć działania, i żeby zgodnie, tak jak tutaj pisze w tej książeczce Polskiej Karty Praw Ofiary, zapewnić mi te prawa. To nie mogą być moje prawa iluzoryczne i tylko na papierze. Co z tego, że ja mam prawa na papierze, jak ja po prostu niszczycie mi zdrowie od wielu lat, niszczycie mi, po prostu doprowadziliście mnie do wykluczenia społecznego, jestem obecnie bezrobotnym, a prokuratorzy, którzy przychodzą, albo śpią, albo siedzą po prostu biernie, ale tak jak właśnie ten człowiek tutaj na sali sądowej. Pan już to powiedział. Dlatego bym prosił, Wysoki Sądzie, czwarty punkt, bardzo istotny. Podkreślam, że pani jako przewodnicząca składu sędziowskiego i osoba, która pełni istotną funkcję w Sądzie Okręgowym w Katowicach, bo jest pani zastępcą przewodniczącego Wydziału 5 Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach, właśnie podjęła działania właśnie w związku, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych zamiata moje sprawy pod dywan.
w ogóle nie rozpoznaje moich spraw. Jest to człowiek według mnie kolejny po prostu skorumpowany sędzia, który po prostu nie rozpoznaje w ogóle meritum sprawy, tylko wypisuje mi jakieś brednie, ale nie tylko mi, Wysoki Sądzie. Ja działam w grupie co najmniej w tej chwili 100 osób. Jest nas tutaj w Katowicach osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości i takich wniosków złożonych do rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych jest wiele. Między innymi tutaj pan Kowalski składał taki... Ale ja tylko chcę pokazać, Wysoki Sądzie, jaki jest rozkład wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Że nie działają żadne struktury państwa polskiego za rządów Tuska. Po prostu... Wysoki Sądzie, nie możemy mówić tutaj, ja z całym szacunkiem... Nie możemy tutaj mówić o całym wymiarze sprawiedliwości, to nie jest miejsce na ocenę... Mówimy po prostu, Wysoki Sądzie, w tej chwili... Wymiaru sprawiedliwości. Mówimy tutaj o mojej sprawie, jak jestem bardzo krzywdzony przez grupę skorumpowanych sędziów. I bardzo bym prosił właśnie, żeby ten czwarty wniosek uwzględnić, żeby pani podjęła działania. Sąd ma odnotowane. Wnoszę także, aby rzecznik dyscyplinarny nadał bieg mojemu wnioskowi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Okręgowego Apelacyjnego w Katowicach. Jest odnotowany na 20. Wysoki Sądzie. I do dnia dzisiejszego. Tak, ale ja powiedziałem, że rzecznik jest tak głęboko skorumpowany. Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, mówię to z całą odpowiedzialnością na sali sądowej, że nie jest w stanie podjąć, bo on jest po prostu tak głęboko skorumpowany, że trzeba go jak najszybciej odwołać. Rzecznik dyscyplinarny jest głęboko skorumpowany i należy go... Jak najszybciej odwołać i uważam, że minister sprawiedliwości i Sejmowa Komisja Sprawiedliwości Praw Człowieka powinna podjąć w tej kwestii działania przeciwko temu sędziemu, który sobie szydzi. I ostatni wniosek, Wysoki Sądzie, żeby w związku z głęboką korupcją, jaka jest w wymiarze sprawiedliwości, żeby pani jako przewodnicząca tego składu sędziowskiego wystosowała wniosek do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, żeby zajęła się moją tą sprawą, sprawą afery finansowej osób wielu pokrzywdzonych przez właśnie prokuratorów, sędziów, rzecznika dyscyplinarnego, przez prokuratora generalnego. Ja złożyłem taki wniosek, Wysoki Sądzie, ale pan Ryszard Kalisz, przewodniczący tej sejmowej komisji, jest wykształcenia prawnikiem i broni przestępczego układu, jaki jest właśnie w wymiarze sprawiedliwości. Ja wnoszę, aby sąd wystąpił również do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, aby zajęli się moją ale sprawą. Ale zbadała nie moją sprawę, zbadała sprawę afery Getinbanku, w tym mnie jako pokrzywdzonego. Ta zbadała sprawę afery Getinbanku, w tym i moją jako osobę pokrzywdzoną. Ponieważ złożyłem co najmniej 50 pism do tej instytucji, podkreślam, co najmniej 50 pism, złożyła również w moim imieniu. Tak, podkreślam, że ja występowałem do tej komisji, ale przewodniczący komisji pan Kalisz jako prawnik broni korporacji, a nie osób pokrzywdzonych. Broni korporacji, broni chorej uważam korporacji, broni chorego układu patologicznego, jaki krzywdzi wielu osób pokrzywdzonych. Nie było jeszcze tak w Polsce, Wysoki Sądzie, jak jest obecnie. Tak, ja bym prosił, żeby sąd po prostu rozpoznał przede wszystkim ten wniosek na podstawie artykułu 37, który złożyłem i udzielił mi odpowiedzi właśnie. Co do tego wniosku przekazanie sprawy do sądu najwyższego. Że ten wniosek nie zasługuje na uznanie i w związku z tym wnoszę. A te pozostałe wnioski? A co do pozostałych, Wysoki Sądzie, wnioski te są obarczone wielkimi inwektywami, jakimiś różnymi. Nie chcę się odnosić, ponieważ uważam, że one są po prostu zbędne i to Wysoki Sąd podejmie jaką decyzję. I do uznania sądu. Do uznania sądu pozostawiam, dlatego że nie chcę się odnosić. Przepraszam, prokurator oświadcza, że z jego zdaniem wniosek o przekazanie sprawy do Sądu Najwyższego nie ma podstaw. Nie ma podstaw.
prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wnioski, to pozostawię je do uznania sądu. Wysoki sądzie, ja chcę odpowiedzieć, że w każdym cywilizowanym państwie prokurator uzasadnia swój wniosek. Nie może być tak, że prokurator... Prokurator nie składał dzisiaj... Nie, uzasadnia swoje stanowisko. Nie może być tak, bo to jest sprzeczne z procedurą, że w sposób gołosłowny twierdzi, że należy odrzucić wniosek, nie odnosząc się do moich argumentów. Ten prokurator sobie kpi w ogóle ze mnie jako osoby pokrzywdzonej, ale wysoki sądzie, ja przedstawiam stan faktyczny. Proszę ważyć na słowa. Pan złożył prokurator wniosek, przepraszam bardzo, proszę. W sposób gołosłowny, wysoki sądzie, złożył, domaga się... Proszę pozwolić sądowi powiedzieć. Pan złożył wniosek, go uzasadnił. Sąd zapytał o stanowisko pana prokuratora. I nie może być tak, że prokurator, wysoki sądzie, będzie występował przeciwko pokrzywdzonemu, nie będzie w żaden sposób... Proszę sąd posłuchać. Złożył pan wnioski, sąd je zaprotokołował, zapytał o stanowisko pana prokuratora. Pan prokurator zajął stanowisko i nie ma tutaj miejsca na ocenę tego stanowiska w tym momencie przez pana. Wysoki sądzie, ja nie oceniam, mam prawo odnieść się do absurdalnych, niedorzecznych wniosków. Ja twierdzę, że stanowisko tak, pan prokurator nie składał żadnych wniosków. Ale domaga się, żeby sąd odrzucił wniosek. Czyli pan się nie zgadza z tym stanowiskiem. Ja właśnie chcę powiedzieć wysokiemu sądowi, że właśnie tak działa prokuratura cały czas, przez 4 lata. Nie uzasadnia w żaden sposób, nie przedstawia żadnych argumentów, tylko w sposób gołosłowny. Ale pan prokurator, słyszał pan, co sąd zaprotokołował. Słyszałem właśnie i to jest... Pracy, a pozostałe pozostawia do decyzji. Wysoki sądzie, i to jest skandal, żeby taki człowiek był prokuratorem. Ale proszę... Ale wysoki sądzie, ja stwierdzam fakt, to jest skandal. Nie, ja twierdzę, to jest niedopuszczalne, skandal, żeby społeczeństwo utrzymywało takiego człowieka z pieniędzy publicznych, który domaga się, żeby sąd rozpoznawał przeciwko sędziemu sprawę, który w tym samym składzie sędziowskim, w tym samym wydziale pracuje, co jest rażąco sprzeczne z procedurą. Ale proszę... I ten prokurator... Pani Jączyk, na sali rozpraw jest określona, obowiązuje określona procedura. Sąd się stara stosować przepisy prawa. Ja proszę pana, żeby pan się nie zwracał do pana prokuratora, tylko do sądu. Ja każda strona, przepraszam bardzo, ma określone prawa na sali rozpraw. Sąd umożliwił panu złożenie wniosku, umożliwił panu prokuratorowi zajęcie stanowiska. Natomiast ocena tego stanowiska, no przepraszam, nie jest na miejscu. Sąd rozpozna te wnioski. W związku z tym, celem rozpoznania tych wniosków, zarządzam 15 minut przerwy. Tym postanowił wobec treści wniosku skarżącego Jana Jączka, złożonego w dniu dzisiejszym do protokołu posiedzenia w przedmiocie przekazania sprawy Sądowi Najwyższemu celem wyznaczenia do rozpoznania zażalenia innego sądu okręgowego spoza apelacji katowickiej, stanowiącego w istocie wniosek w przedmiocie wyłączenia sędziego referenta w tej sprawie, jak i pozostałych sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, posiedzenie odroczyć terminem z urzędu. Rozpoznanie pozostałych wniosków skarżącego Jana Jączka złożonych do protokołu posiedzenia odroczyć do czasu rozpoznania wniosku, jak i mowa w punkcie pierwszym przedmiotowego postanowienia. I punkt trzeci, postanowienie ogłoszono. Czy zrozumiałe jest stroną stanowiska sądu? Wysoki sądzie, dla mnie zrozumiała jest treść postanowienia, podkreślam, treść jest zrozumiała, ale nie rozumiem zasad, jakimi pani przewodnicząca się kieruje, bo zamiast, bo sprawa jest prosta i oczywista, powinna być przekazana niezwłocznie do Sądu Najwyższego. Proszę skarżącego, to tylko krótko, jest jeżeli chodzi o uzasadnienie. Sąd, stosując się literą prawa, uznał, że na tym etapie brak jest podstaw, żeby sąd w tym składzie, na tym posiedzeniu skierował sprawę do rozpoznania Sądowi Najwyższemu. Uznał natomiast, że treść uzasadnienia wniosku o przekazanie sprawy Sądowi Najwyższemu stanowi w istocie wniosek o wyłączenie mnie jako osoby rozpoznającej tej sprawy i innych sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach o rozpoznanie, od rozpoznania tej sprawy. Intencją, wolą skarżącego jest to, żeby tą sprawę rozpoznał sędzia Sądu Okręgowego nie z apelacji katowickiej. Stąd też taka decyzja. W związku z tym właśnie to, co pani przewodnicząca powiedziała, ta decyzja
jest sprzeczna z zasadami logicznego rozumowania, proszę, Wysoki Sądzie, proszę, ponieważ... Pana, sąd nie będzie wysłuchiwał Pana obywatela. Wysoki, ale sąd dowolnie nie może stosować przepisy prawa i zamiatać sprawę pod dywan. I uważam, że jest doszło do kolejnego naruszenia moich podstawowych praw człowieka przez panią wiceprzewodniczącą z Wydziału 5 Sądu Okręgowego w Katowicach.